gdzie ty sięgasz? Mój Boże, mówiłam, że to mogę, ko. O jest. Niedobrze, czy ktoś mógłby? Jakaś boska interwencja? O! Dobra. Ogarnięte. Spadamy stąd. Albo i nie. Idziemy do zamku. Tak? O, chyba tak. Ała, wow, to jest źle. Jest bardzo źle. Rieta pewnie się wkurzy. A co robimy? Mnie nie pytaj. O, wy! Skoro mowa o złych rzeczach. Hej, Bohemi wciąż jest cała obolała, wiecie? Ta, ja też. I pan Iblis pewnie już zabił waszego diabła, więc... Staruszka, co ty masz na myśli przez zabił? To będzie wasza wina. Że co? Zero litości, walcz! Uciekamy. O. Za nimi. Uciekli. Chyba nawet wyleczyli się z tych ran. Pora na pościg! Oni są tacy uparci. A, zostawmy to na później. Josafire? Masakra! Przekonałaś, idziemy za nimi. Mhm. To naprawdę wygląda jak zakończenie. Nie, wow. Przepraszam, przepraszam. Chodźmy ratować wszystkich. Czy ja tu znajdę jakiegoś Mogeko leczącego, bo troszkę po tyłku już dostaliśmy. Chociaż i tak dobrze je wyćwiczyłam. A, przepraszam. Przepraszam. Toś strasznie wygląda. Etui się załamie. O! Dziękuję. Tam masz tu dyszkę i dajesz. No siema. Teraz podwójna walka czy coś? Rieta! Rieta! Oni tutaj są! Nieważne. Rieta! Co? No i co z Rietą? Nie wiem. Tutaj wszystko jest nie tak. Znaleźliśmy was! The fuck, Emalf? Aha, takie uparte! Przygotujcie się. Przygotujcie! Gotowi? Nie pozwolimy wam pójść dalej. Będziecie musiały. Wygląda na to. Do dzieła. A to Leksim. Moje dziewczyny są silne. O, tak. A. Schrób go. Prawie zabił mi Froze. Tego nie wybaczamy. Makarona! Laska! A? A? O, jesteśmy skończeni. Zdychajcie! Dziękuję, że nie musiałam tego robić. What? Miałsko. Co jest? Dobra. Komu jeszcze nakopać? O, dziękuję, że tam się pali, bo byłam ciekawa i miałam ochotę tam zejść. Tu są uśmiechnięte nietuperki. Tu się pali, tu się pali. To strasznie wygląda. Czy ja muszę iść całą drogę na górę? Nie. Mm.
Mam złe przeczucia. Dobra, tędy nie wejdziemy. To jest dramat. Etiu będzie miała co odbudowywać. Oby. O nie. Grora i Łodas! Niedobrze. Zrobiliśmy co w naszej mocy, ale to nie wystarczyło. Czuję się, jakbym umierała. Pani Groro, co się stało? Walczyliśmy z tą laską o długich paznokciach, ale dwie ranne osoby nie dadzą rady. Mogliśmy zadać jej trochę obrażeń. Łodas! Ham! Wciąż jesteś zbyt pewny siebie, panie Aniele. Co? Wow. Proszę, nic nie mówcie, naprawdę. Uciekajcie, gdzieś, gdzie będzie bezpiecznie. Nie martwcie się. Racja, a co ze starcem? Dalej. Musimy iść, ale nas zablokowali i teraz... Ha? Posłuchaj, ani mi się waszcie tam iść. Wy nigdy... Łodas? Nie przesa... Grora? Nie! Wow. Uspokójcie się. Po prostu zemdleli. Znowu? Co teraz? Jak to co, idziemy diabła ratować? Musimy iść. Musimy? Racja. Inaczej może być za późno. Masz rację. I to mówi Makarona. Lasiunia, kocham cię. Okej. Okay. Wkrótce wróci. On tak samo. Jak rozumiem, Kakalb zrobił sobie wejście. Może nie być powrotu. Oczywiście. Co może być źle? O, oh, wow. Co to za dziura? Dziura? Chcecie tam zajrzeć? Czy staruszek tam jest? Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Sprawdźmy. Sprawdźmy. No, cokolwiek się stanie. Racja, chodźmy. Racja. Tak. Okej. Okay. Czteroosobowy zespół małych aniołków. Musi sprzątać po dorosłych. Norma. Gdzie jesteśmy? Nie mam pojęcia. Jezioro końca. Ta cisza mi się nie podoba. Ta też nie! Wow, co do... Jest źle. Oni się tam dobrze bawią. Kolejny wstrząs. Opie. Ta, wiesz wszystko nawet. To ty. O, te anioły zaczynają mnie denerwować. Jestem zaskoczona tym, ile uderzeń wytrzymały. No? No co? Jak mogliście? Przerosłyście moje oczekiwania, to z pewnością. Cóż, planujemy wciąż cię zaskakiwać. A skoro tak twierdzisz, raju, Lord Ilvis wpadnie w furię.
mogę zrobić tylko tyle. Umrzyjcie dla mnie tym razem, możecie? Wątpię. Nie zamierzamy tak łatwo dać się zatrzymać. Naprzód! Oczywiście! Tak! Ho! Otuczemy. Co to jest? Ćma. Nawalamy. Dobrze, że jej wyleczyłam. No i elegancko. Po ćmie. Staruszku, mam nadzieję, że nic ci nie jest. To sprawdźmy to. Nie po to przez całą mapę zasuwam, żeby on mi tam teraz umarł, nie? Ale mam złe przeczucie, bo wszyscy są okej. Okay. Nie. Mam trust issue, pomogę Kokasu, naprawdę. Co to za dźwięk? A? Dobra, ty mnie wylecz. A ty co masz? Dobra, pokaż mi swoje towary. Wiesz, ja mam tyle tych rzeczy. Zobaczmy to. Jakoś damy chyba radę. No, święte prościutko. Dobra. Najwyżej pożałuję. Albo inaczej. Teraz możemy iść. Czy ty możesz? Laska. O raju. Może was nie doceniłam. Co by tu zrobić? Ale... powinnam pomóc lordowi Iwlisowi. O czym ty gadasz? Weź się w garść. Mam teraz swoje zadania, ale... jeżeli wejdziecie w drogę lordowi... dobrze, w porządku. Z chęcią was zabiję. Próbuj. Wspaniale. Tak. Wszystkich. Wszyscy są na rozkaz Lorda Iblisa. Ona ostatnio była za szybka. Okej. Zobaczmy, co ona ma. Makarona oberwała mocno, ale może wytrzyma. I po co było tyle zamieszania? Tak mi przykro, Lordzie Iblis. Ha. To są kamienie. To jest jezioro i to wygląda jak pozostałości wojny. Oh. Wow. Jesteśmy coraz bliżej. Już chyba nie ma komu nas zatrzymać. To naprawdę wygląda jak finał. I mam nadzieję, że jesteśmy gotowi, ale ja się czuję jak przed Ligą Pokémon. O, świetnie. Krew. Czy to jest ręka? To ramię. Ach. Tam zaraz pójdę. On nie tylko będzie bez ręki, ale pewnie już go na krzyżu płomienie wstawiają. Świetnie.
Ruber nie. Mogę to zjeść? Wiedziałam. Robery! Ha? Ja cię nie rozumiem, laska. Petiu, będzie robota dla ciebie. Mój Boże. Tak się skończy. Oni już go tam zamordowali 3 razy. A wiedziałam. A wiedziałam, bo to jest moja ulubiona postać, jak z defektem było. Niech cię szlak mogę go. Naprawdę, ja się czuję jak w finale Mogeko Castle, ta cisza jeszcze. Ach, tak, tak. I zapiszę przy tobie. Pomogę. Chyba tędy. Dawaj. Boję się, co tam zastanę, ale dawaj. Tędy? Najpewniej. Chodźmy, chodźmy. Ach, ktoś tam jest. Ha? O, masz rację. Niedobrze. O, nie. Hu! Na pewno zajęłeś mi sporo czasu. O! Starczy! O! O co z wami chodzi? Staruszku! Staruszku! Panie Kakaw? O! O co chodzi? Co tutaj robią gówniarze? Bezużyteczne. Czemu? Dlaczego mu to zrobiłeś? Ha? To co zrobiłem, ha? Rozerwałem go na części, tak zgaduję. Przestań! On zginie! No, Raju, dzięki, że mi powiedziałaś. No, zabijam go przecież. Dlaczego to robisz? Czy on ci coś zrobił? Nie. Ani trochę. A dlaczego? Potęga. Zabijam go dla jego mocy. To wszystko. To... śmieszne. Dlaczego? Do czego ty chcesz jej użyć? To jest okropne. Nie muszę ci tego mówić. Nie mogę. Nie mogę ci na to pozwolić. Myślicie, że cokolwiek zdziałacie? Śmieszne. Dawajcie. Wiedziałam. Dobra, to trzeba przemyśleć. Może być Hejo. Dawajmy. Dobra. Nie traf... O, szlak. Pomocy? Jego to nie trafia. Tak ma być, prawda? Jego... O, szlak. Makarona! Oni umają na... Jest. Tak miało być. To takie nudne. Au! Miałem jeszcze jakieś małe nadzieje. Ale gówniarze to gówniarze. Au.
Dobrze, Josaf. Nie mogę się poddać. Więc masz jaja, co? Ty. Ach. Dziewczynę? Dziecko? Boże, szlak. Puszczaj! Widzisz? Nic nie możesz zrobić. Jakiś głupi gówniarz z głupiego świata. Aniołów i demonów. To mnie naprawdę bawi. Zamknij się! Zniszczyłeś nasz świat! Ha? Był zniszczony, zanim ja tu przyszedłem. Co ty gadasz? Wszyscy żyją w spokoju i są mili. Ha, pokój. W tym świecie zbudowanym na tysiącu poświęceń. Co za fałszywy pokój to jest? Nie rozumiem, o czym mówisz. Nie łapiesz. Chcesz się przekonać? Przekonać o czym? Co się stało w tym świecie, w przeszłości? Słyszałam o tym, ale... No i co? Tylko słyszałaś. I w tym rzecz. Nigdy nie widziałaś tego osobiście. Co? Zobacz. A? Wow, wow, wow. Przelecimy to sobie zaraz w zwolnionym tempie. Co to było? Słyszałaś? Nie możesz wyrzucić tego z głowy, prawda? Głosy nienawiści i żalu. On zniszczył ten świat. Zabrał wiele żyć. Zachowuje się jak dobry gość, ale jest taki sam jak ja. To wciąż demon. Jego niezwykła moc. Czyż to nie byłaby wielka strata, żeby zgniła w takim miejscu? Więc ja... Nie bądź śmieszny. On jest inny od kogoś takiego jak ty. Absolutnie inny. Ha. Kompletnie nieporównywalnie inny. Raju. Mówisz to wszystko po tym, co zobaczyłaś? Raju, ten świat naprawdę jest absurdalny. To ty jesteś absurdalny. I dlaczego mówisz to po tym, jak sam chcesz ukraść jego moce? To jest głupie, kompletnie szalone. Racja. To jest... Ja jestem diabłem, jestem zły. Obaj jesteście diabłami, ale tylko jeden z nich tutaj się. Ach... Więc mówisz takie okrutne słowa, tak? Ha? A tak czy siak, źli goście tacy jak ty powinni wracać do domu. O, nie musisz mi o tym mówić. Najpierw go zabiję, oczywiście. Nie pozwolę ci. Au, puszczaj, puszczaj. To nie tak, że demony i diabły są w porządku, nie? Nie wiem. Więc dostaniesz darmową lekcję. Puszczaj! A! Co jest? A! Widzisz? Nic nie możesz zrobić. A, głupek! Głupek! Ale... Ubranie mi się porwie. Proszę, puść. Ha?
sięgasz? Mój Boże, mówiłam, że to Mogeko. O jest. Niedobrze, czy ktoś mógłby? Jakaś boska interwencja? A? Przestań! Skończ z tym! Ty szaleńcze! Zabawmy się, dobra? To jest dziecko. O czym ty mówisz? O! To jest obrzydliwe! Aha! Stój! Nie! Nie chcę! Froze! Starczy! O, dobrze. Wystarczy. Ha? Dlaczego ty... Za późno. O, wow. Kakal się odpalił? O. Ty... Co ty zrobiłeś? Czy ty jesteś upośledzony? Okej... Czy naprawdę myślałeś, że niczego nie zrobię i pozwolę, żebyś mnie zabił? Debil. To ty nie możesz niczego zrobić. Dziewczyny! A? Ja mogę? Dobra. Wstawajcie wszyscy! Hej, wszystko okej? Au! O, dzięki Bogu! No nie bardzo, dzięki diabłu. Nikomu nic nie jest? Żaden problem. Jestem obolała, ale w porządku. Zasnęłam. Co tu się dzieje? O, racja. Kiedy wszystkich odcięło, ten gościu troszeczkę był niemiły. Co to? Ale wtedy staruszek się obudził. I wtedy, po takim wielkim trzęsieniu, ja też upadłam. Czekaj, nie nadążam. Zobacz. O? To moje moce. Wygląda na to, że nie zabrałem wszystkiego. Co to ma znaczyć? Jesteś... Już nie jesteś taki potężny. Co? Ha, kretyn. To ci pasuje. O nie. Ani mi się wasz. Aż się zrobił rudy. To było po nim widać, tak. Ani mi się wasz ze mną zadzierać. Myślałem, że to Łód i reszta przybyli. Pomyśleć, że to wy. Starczę. Przepraszam, dla mnie to tyle. Zabrałem jego moce, teraz reszta zależy od was. Starczę. Ty... Coś ty zrobił do cholery. Nie pozwolę... Hej, debilu. Nie pozwolimy, byś skrzywdził go ponownie. Hej. Nie drażnij go. Ja pozabijam was jednego po drugim. Co? I pomyśleć, że ty też zginiesz. To brzmi boleśnie. To chyba zły czas, nie? Dobra, wszyscy. Racja. Tak. Miau.